Dzień dobry. Proszę Państwa, to nasze ostatnie spotkanie w ramach cyklu wykładów dotyczących wybranych elementów praktyki projektowania oprogramowania. Na dzisiejszym wykładzie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o dwóch tematach. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tematu testów jednostkowych, a potem chciałbym zaprezentować Państwu jakiś prosty przykład aplikacji pisanej dla przeglądarki w technologii React, którą sobie skomentujemy w tym momencie, w którym do niej dojdziemy. Jeśli chodzi o testy jednostkowe, to do tej pory tego tematu nie poruszaliśmy, natomiast oczywiście elementem kultury wytwarzania oprogramowania, elementem takiej, nazwijmy to, stabilnej aplikacji, o której chcemy myśleć, że dobrze zachowuje się wraz z wypustami kolejnych wersji, są oczywiście testy jednostkowe. Przez testy jednostkowe rozumiemy taki dodatkowy element aplikacji, który nie jest częścią kodu uruchamianego dla użytkownika końcowego. Ten element kodu jest zwykle uruchamiany przez programistę, no i na jeden pewnie z dwóch sposobów. Albo na życzenie, wtedy kiedy programista chce w dowolnym momencie jakby cyklu wytwarzania swojej aplikacji sprawdzić, czy kod nadal zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Natomiast istnieje taka praktyka wytwarzania oprogramowania, w której testy jednostkowe są uruchamiane obligatoryjnie gdzieś w którymś momencie cyklu kompilacji czy publikacji aplikacji. W przypadku aplikacji takiej JavaScriptowej można sobie wyobrazić, że taki potok zautomatyzowanego publikowania gdzieś tam nowej wersji na jakieś środowisko testowe jest rozbudowany o taki krok, w którym testy jednostkowe się wykonują. Testy jednostkowe, samo wymyślenie tego, jak dobrze pisać testy jednostkowe, jest sztuką oczywiście samą w sobie. I tutaj taka tylko dygresja krótka. Tak naprawdę nie o to chodzi tylko, żeby testy były i żeby móc się pochwalić tym, że ich jest dużo, ponieważ w oczywisty sposób trwonienie czasu w pisanie trywialnych testów jednostkowych, nie wnoszących wiele do takiego poczucia bezpieczeństwa aplikacji, jest oczywiście równie złym podejściem, skrajnym podejściem, jak nie pisanie testów jednostkowych wcale. Więc tak naprawdę, które elementy aplikacji powinny być testowane, a które nie, to wymaga pewnego wyczucia, które tak naprawdę część aplikacji stanowi jakąś jej wartość taką, którą dodatkowo chcemy chronić właśnie testami jednostkowymi. Natomiast stosunkowo dobrze sprawdza się takie podejście, kiedy już jesteśmy w środku cyklu wytwarzania i publikacji aplikacji, w której wszelkie zgłaszane nieprawidłowości co do zachowania aplikacji są przez programistów nie tylko korygowane, ale zamieniane również na takie testy jednostkowe, które gwarantują, że usterki już raz wyeliminowane nie powtórzą się, ponieważ istnieją jakieś testy jednostkowe, które się przed tymi usterkami chronią. I teraz proszę zauważyć, na czym polega trudność w pisaniu testów jednostkowych. Otóż istnieje takie podejście, które sobie tutaj zaprezentujemy. W tym podejściu piszemy zwykły imperatywny kod, który ma, tak jak tutaj w tym przypadku, jakiś algorytm czy jakąś funkcję przetwarzającą dane. Ta funkcja jest częścią mojej aplikacji. W moim przypadku jest to funkcja oczywiście trywialna, natomiast ogólnie można sobie wyobrazić, że testowaniu poddaje jakiś fragment aplikacji, który ma jakieś dane wejściowe i ma jakieś dane wyjściowe. Ja, mogąc zaprezentować pewną liczbę reprezentatywnych przypadków testowych na danych wejściowych, włączając w to oczywiście jakieś przypadki brzegowe, mogę napisać szereg testów jednostkowych, w których wynik oczekiwany z zachowania się takiego fragmentu mojej aplikacji jest porównywany z wynikiem tym, który rzeczywiście w trakcie przetwarzania, w trakcie działania tego fragmentu aplikacji jest wynikiem.
czyli porównujemy wynik aktualny z wynikiem oczekiwanym, no ich zgodność tak naprawdę gwarantuje poprawność działania aplikacji. I to jest stosunkowo takie łatwe, ponieważ może być uruchomiony zestaw takich testów gdzieś w środowisku takim serwerowym czy w środowisku deweloperskim. Dużo trudniej jest myśleć o testowaniu interfejsu użytkownika, gdzie przez interfejs użytkownika rozumiemy przeglądarkę internetową, w której nasza aplikacja pokazuje swoją zawartość i po pokazaniu zawartości ona się staje interaktywna, czyli użytkownik może klikać i dopiero to powoduje przesłanie żądań na serwer, a gdzieś na serwerze jest cały potok, który zwraca wyniki do klienta. Więc ja bym oddzielił od siebie te dwa tutaj podejścia. Testowanie tej części serwerowej aplikacji to jest ta pierwsza część, o której sobie tutaj powiemy. Testowanie interfejsu użytkownika i poprawności jego renderowania, poprawności jego wyglądu i poprawności zachowania jest to zupełnie inne zagadnienie, zupełnie inne w rozumieniu, że innej technologii, innego rodzaju wsparcia tutaj będziemy potrzebowali. W przypadku takich testów poprawności działania kodu serwerowego dobrze sprawdzają się takie elementy wsparcia, takie frameworki, tak może to tu za dużo powiedziane, ale tak naprawdę biblioteki wspomagające testowanie. Jedną z takich bibliotek jest biblioteka, która nazywa się Mocha. No i tak jak tutaj widać na slajdzie, po instalacji tej biblioteki całkiem fajnie się sprawdza to, kiedy ją zainstalujemy jako pakiet globalny, ponieważ wtedy polecenie po prostu Mocha staje się globalnie dostępnym poleceniem, z którego można skorzystać w środku aplikacji. Za chwilę sobie to pokażemy. Jakiś przykład testów jednostkowych tutaj mamy zamieszczony na slajdzie, więc ja może już przejdę do samego Visual Studio i pokażemy sobie, jak to działa. Otóż zasada działania Mochi w takim najbardziej, można powiedzieć, referencyjnym przypadku sprowadza się do tego, że tworzymy sobie folder, który nazywamy test. W środku foldera test możemy mieć dowolną liczbę plików, które zostaną przez Mochę potraktowane jako te pliki, w których zdefiniowane są nasze testy jednostkowe. Tych plików może być wiele. No i proszę zwrócić uwagę, że o ile ta część aplikacji w folderze test może korzystać z całej reszty aplikacji, o tyle nie ma sensu nawet myśleć o zależnościach w drugą stronę, czyli to jest, można powiedzieć, taki wydzielony fragment naszej aplikacji, korzystający z całej reszty, ale taki, który nie jest z kolei częścią, nie powoduje tutaj jakiegoś ryzyka czy takiego zagrożenia, w których pojawiłyby się tu jakieś cykliczne referencje pomiędzy tym komponentem z testami a całą resztą aplikacji. Więc jest to taki wydzielony fragment. Umieszczenie tego w folderze test służy tutaj dodatkowo jeszcze podniesieniu czytelności. I co tutaj daje mi Mocha? Mocha jako polecenie globalne, uruchomione w folderze tutaj głównym, zaglądnie do tego foldera test, uruchomi wszystkie po kolei pliki z rozszerzeniem JS, traktując je jako takie właśnie zbiorniki kodu, które za pomocą Node.js-a należy uruchomić. No i test za testem przeprowadzi mi tutaj uruchomienie tego kodu i zaprezentuje wyniki w jakiejś formie, w zależności od tego, jak jest uruchomiona, czy jak jest skonfigurowana. Jak wygląda struktura takiego testu? W moim przypadku ta testowana funkcja jest częścią samego testu, ale tak naprawdę trzeba na to spoglądać tak, że tu gdzieś pewnie w linijce drugiej mielibyśmy import jakiegoś fragmentu aplikacji, który tak naprawdę chcemy przetestować. Struktura testu, w przypadku tutaj akurat tego frameworka Mocha, muszę przyznać, że bardzo mi się podoba, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych frameworków testowych, z którymi Państwo możecie zetknąć się na innych platformach, programując, nie wiem, czy to na platformie .NET, czy w Javie, czy w innych technologiach, tam mamy taką sytuację częściej, w której piszemy strukturę kodu w jakiś określony sposób i markujemy w jakiś określony sposób te funkcje, które będą przez framework testowy traktowane jako testy jednostkowe. W przypadku Mochi zasada jest odrobinę inna, a mianowicie to nazwa tak naprawdę funkcji stanowi o tym, czy
funkcja jest testem jednostkowym, czy nie. No i funkcja, która jest testem jednostkowym, nazywa się it. Natomiast to, co tutaj jeszcze widzimy w strukturze, dokłada nam, można powiedzieć, jeden dodatkowy lub wiele dodatkowych poziomów takiej struktury testów jednostkowych, w których takie it możemy zagnieżdżać dodatkowo w środku funkcji, które nazywają się tutaj describe. I tak naprawdę na describe trzeba patrzeć w taki sposób, że to jest jakaś etykieta, tutaj w tym przypadku etykieta najwyższego poziomu, w środku której jest podetykieta, w środku której mogłaby być jeszcze podetykieta i tak dalej. To mogłoby być jeszcze pozagnieżdżane. Tak naprawdę to zagnieżdżenie tutaj prowadzi do pewnej struktury potem formatowania wyników. Więc z jednej strony wygodne jest to zagnieżdżanie kolejnych poziomów testów w ramach takich describe. Z drugiej strony proszę zobaczyć, jak sprytnie czy zmyślnie zorganizowane jest tutaj wywołanie tej funkcji it, ponieważ wywołanie funkcji it stanowi jedno wystąpienie testu jednostkowego. Natomiast samo wywołanie tej funkcji podlega takim samym zasadom jak każde wywołanie każdej innej funkcji w JavaScriptie. W szczególności ta funkcja może być wywołana w środku pętli i tutaj widać, w jaki sposób w tym naszym przykładzie organizujemy sobie przeprowadzenie wielu testów w ramach tak naprawdę jednej struktury kodu. Zorganizowane tutaj to zostało w taki przykładowy sposób. Mamy testy zdefiniowane jako tablice. Każdy z testów składa się z rzeczywistych argumentów wywołania przypadku testowego i z wartości oczekiwanej. Więc tak naprawdę mam tutaj zdefiniowane trzy testy, ale łatwo mógłbym to rozszerzyć. I teraz co mogę zrobić tutaj? Wywołuję to po prostu w pętli, przekazując za każdym razem tą tablicę, która się tutaj nazywa args, jako argumenty wywołania testowanego fragmentu aplikacji, a expected używając tutaj w linii 31 w środku czegoś, co tutaj nazwiemy asercją. No i to jest taki charakterystyczny element każdego testu jednostkowego, a mianowicie test jednostkowy, czy jego implementacja na pewno składa się z czegoś, co tutaj w linii 30 wywołuje ten fragment aplikacji, który chcemy testować i zbiera tak jakby wyniki, czyli można powiedzieć, że to jest taka część, żargonowo ją nazywamy częścią taką zachowawczą testu, natomiast w linii 33 już w tym przypadku mamy taką część testu, którą nazywamy taki fragment testu, który nazywamy badaniem poprawności. W tym przypadku ja korzystam z takiego bibliotecznego pakietu, który nazywa się assert. Tutaj mam jakiś szereg funkcji, za pomocą których tego testowania mogę tutaj dokonywać. W szczególności mnie tutaj interesuje to equal, które ma dwa argumenty, argument aktualny, czyli to, co wychodzi nam z aktualnych obliczeń, i argument oczekiwany. No i proszę zobaczyć, że to zagnieżdżamy znów tutaj, czyli mamy jakąś taką strukturę, w której pokazujemy, że test jednostkowy może być albo po prostu samodzielnym wywołaniem funkcji it, albo nawet może być wywołaniem tej funkcji w środku w jakiejś większej pętli. W moim tutaj przypadku w związku z tym mam tutaj trzy przypadki testowe, tutaj jeden samodzielny. No i jak to teraz mogę uruchomić? No tak po prostu w terminalu, gdybym wydał polecenie mocka, to mocka się uruchomi, zinterpretuje mi ten plik simple tests jako testy jednostkowe, przeprowadza te testy jednostkowe. Widać tutaj w outputcie, my mamy wpływ na to, jak ten output wygląda, ale w tej najprostszej postaci, która kieruje wyniki testów na terminal, mam tutaj to zagnieżdżenie poszczególnych poziomów w takiej strukturze, jak sobie to tutaj opisaliśmy. Czyli mamy najwyższy poziom testów, niżej mamy ten poziom opisany jako testy funkcji add, a następnie mamy jeszcze jakiś jeden dodatkowy test. I widać, że wszystkie cztery testy zostały tutaj w tym momencie uruchomione i zakończone pozytywnie. Można jeszcze sobie dodatkowo podpatrzeć, gdybyśmy w package.json w tej części, która się nazywa scripts, w tym
skrypcie, który tutaj się nazywa test, zamienili to, co tutaj jest automatycznie generowane, na wywołanie polecenia NOKA, no to mielibyśmy dodatkowo taki bonus, że wywołanie npm test no byłoby równoznaczne z wydaniem polecenia NOKA, czyli w tym momencie tak jak npm start czy inne, które tutaj już poznaliśmy, możliwości rozszerzania tego, no ujednolica to nam w pewnym sensie interfejs dostępowy do testów. Spróbujmy tylko popsuć któryś z testów i zobaczmy, co się stanie, jeżeli powiemy, że suma no, liczb od 1 do 4 jednak jest nierówna 10, bo ja skądinąd wiem, że tak się nie dzieje, więc mamy jakiś przypadek testowy, który tak naprawdę zawiódł, no i ten przypadek testowy, 3 przypadki testowe przeszły, jeden przypadek zawiódł, ten przypadek, który zawiódł, jest tutaj we właściwy sposób zaraportowany. Oczywiście kwestia tego, czy same testy jednostkowe są napisane poprawnie, no jest kwestią, jakby można powiedzieć, osobną i kwestią oczywiście szalenie ważną. To znaczy ten proces pisania kodu i pisania testów niejednokrotnie prowadzi do takich sytuacji, w których same testy są modyfikowane, ponieważ w trakcie implementowania aplikacji okazuje się, że rzeczywisty przebieg jakiegoś fragmentu aplikacji jest inny od tego, czy w którejś kolejnej wersji staje się inny od tego, niż opisano to w testach. Natomiast ostatnia rzecz, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to pewna w ogóle filozofia podejścia do budowania aplikacji. Ta filozofia podejścia nazywa się test-driven development, czyli rozwój oprogramowania sterowany testami. Otóż okazuje się, że w niektórych przypadkach, i to nie dotyczy oczywiście całej aplikacji, ale w niektórych przypadkach całkiem nieźle sprawdza się takie podejście, w którym najpierw przygotowalibyśmy sobie zestaw testów jednostkowych, tak bardzo opisujących zachowanie jakiegoś algorytmu czy jakiegoś fragmentu aplikacji, jak bardzo jesteśmy to w stanie uchwycić, a dopiero później, już po przygotowaniu testów, przygotowujemy rzeczywistą aplikację. Czyli w moim przypadku wyglądałoby to tak, że najpierw napisałbym testy jednostkowe i powiedziałbym, że jak będę pisał taką funkcję add, to ona się powinna jakoś tam zachować, a samą funkcję zaimplementowałbym w sposób trywialny. Po uruchomieniu kodu w ten sposób dowiedziałbym się, że wszystkie przypadki testowe no, nie są tutaj spełnione, a dopiero później zająłbym się no, taką implementacją tej funkcji, w której celowałbym w spełnienie testów jednostkowych. W takim przypadku, w przypadku takiej filozofii, oczywiście istnieją tutaj takie ryzyka, że niewystarczająca liczba przypadków testowych może prowadzić do błędnej implementacji, ale to jest kwestia tego, żeby te przypadki testowe uzupełnić. Z kolei istnienie przypadków testowych pokrywających, no można powiedzieć, wyczerpujący zbiór możliwych zachowań aplikacji jest no, podstawą do takiego bardzo stabilnego utrzymywania aplikacji w długim okresie czasu. Innymi słowy, no, programista czy zespół programistów nie boi się takiego kodu, takiego hipotetycznego algorytmu w przyszłości poprawiać, refaktoryzować, usprawniać, ponieważ zespół wie, że tak naprawdę za poprawność działania no, odpowiada jakiś zbiór testów. Czyli można powiedzieć tak żargonowo, wszyscy śpią spokojnie, wiedząc, że nic złego się nie dzieje, dopóki wszystkie testy jednostkowe są spełnione. To jest gwarancją tego, że aplikacja dla użytkowników końcowych nadal będzie zachowywać się poprawnie. Był to przykład, można powiedzieć, taki no, dający nam wyobrażenie tego, w jaki sposób testy powinny wyglądać. Jeśli chodzi o testy interfejsu użytkownika, to tak jak zapowiedziałem, jest to zupełnie inne zagadnienie. Niełatwe zagadnienie, ponieważ proszę zobaczyć, że tutaj za pomocą takiego frameworka testowego nie ma w jakiś sposób napisać takiego testu, który by w tej części zachowania mógł odwzorować rzeczywiście przeglądarkę internetową. Przeglądarka internetowa jest bowiem aplikacją zbyt złożoną, żeby ją we własnym zakresie móc w teście jednostkowym uwzględnić. Co w związku z tym można zrobić? Ja bym chciał tą część tutaj narracji
podzielić na dwie części. W części pierwszej wspomnimy tylko o istnieniu takiej technologii, która nazywa się Selenium. Wspomnimy o niej dlatego, że to jest technologia stosunkowo ważna i stosunkowo dobrze rozpowszechniona jeszcze w takiej praktyce. To znaczy, idąc gdzieś w jakiś taki kontekst pracy przyszłej, swojej inżynierskiej, Państwo, jeśli zetkniecie się z wytwarzaniem aplikacji internetowych, to jest duże prawdopodobieństwo, że do testowania aplikacji internetowych używane jest Selenium. Co to jest Selenium? Selenium jest to taki sposób, taka technologia, taki framework, który nam pozwala na coś, co nazywamy automatyzacją przeglądarki internetowej. Za tym słowem automatyzacja kryje się takie oto zachowanie tego frameworka, w którym pisząc kod imperatywny możemy sterować pracą rzeczywistej przeglądarki. Czyli mamy jakąś metodę, której używamy w kodzie, która nazywa się otwórz przeglądarkę. Mamy inną metodę, nawiguj do adresu URL. Mamy inną metodę, wyszukaj przycisk o jakimś identyfikatorze i go kliknij. I jeszcze inną metodę, wyszukaj pole tekstowe o jakimś identyfikatorze i wpisz do niego jakąś wartość. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy jakiś zbiór, można powiedzieć API, który służy nam do tego, żeby pracą przeglądarki sterować. I można sobie wyobrazić, jak w związku z tym wygląda ta struktura takich testów. W tej części dotyczącej zachowania testu, czyli w tej części ACT, mamy automatyzację przeglądarki, czyli i otwarcie, nawigację do witryny, zalogowanie się i tak dalej. Gdzieś na samym końcu po poklikaniu w jakieś elementy interfejsu użytkownika, test jednostkowy w tej części ASSERT sprawdza, czy jeżeli dodawano tam nowe zamówienie do sklepu internetowego, to czy gdzieś w innym miejscu interfejsu użytkownika widać, że to nowe zamówienie zostało dodane i tak dalej. Jak działa Selenium? Otóż Selenium, kiedy zaczynało, było, można powiedzieć, takim narzędziem, ja bym to nazwał nawet z pogranicza czarnej magii, z pogranicza trochę takiego zaglądania przeglądarką pod spód, ponieważ inżynierowie odpowiedzialni za Selenium tak naprawdę rozpoznawali to, w jaki sposób konkretne przeglądarki działają i jak można je automatyzować, zupełnie w oderwaniu każdą przeglądarkę od kolejnej przeglądarki. I Selenium przez długi czas bardzo cierpiał z powodu takiego podejścia. Wystarczyła nowa wersja przeglądarki, w której hipotetyczna ścieżka takiego półlegalnego automatyzowania jej została zamknięta i Selenium przestawało działać. Więc dawniej bardzo często spotykało się taką sytuację, że mówiło się, że okej, używamy Selenium, ale pod warunkiem, że to będzie na przykład Firefox w konkretnej wersji, jakiejś tam czwartej, bo jeżeli Firefoxa się zaktualizuje do kolejnej wersji, to Selenium już nie działało. I ta bolączka niedziałania czy niezgodności z różnymi wersjami przeglądarki doprowadziła do czegoś, na co chciałbym zwrócić uwagę, do bardzo ciekawego mianowicie rozwiązania. Otóż zamiast nielegalnie czy półlegalnie zaglądać w przeglądarce gdzieś tam pod kołdrę i próbować ją automatyzować, zaproponowano takie podejście, w którym ogłoszono specyfikację protokołu komunikacyjnego. Ten protokół nazwano WebDriver. Przez protokół komunikacyjny należy rozumieć dokładnie to, co mówi ta nazwa. Czyli coś jak protokół HTTP pozwala sterować z poziomu przeglądarki zachowaniem serwera i zlecać mu jakieś operacje, tak protokół WebDriver z poziomu zewnętrznego narzędzia pozwala sterować pracą przeglądarki. Jest to sytuacja o tyle ciekawa, że w przypadku protokołu WebDriver to przeglądarka jest serwerem tego protokołu, a klientem tego protokołu jest kod, który piszemy, który pracą takiej przeglądarki steruje. No więc co trzeba było, jakiego jeszcze jednego kroku po ogłoszeniu takiej specyfikacji tego protokołu WebDriver? No trzeba było jeszcze namówić wszystkich dostawców przeglądarek, żeby zaimplementowali protokół WebDriver w swoich przeglądarkach. W przypadku części przeglądarek nie było to takie oczywiste, to znaczy wymagało to ściągnięcia przeglądarek w wersjach specjalnych deweloperskich. Niemniej był to ogromny krok naprzód.
ponieważ za pomocą protokołu WebDriver faktycznie można było sterować różnymi przeglądarkami w sposób taki jednolity. Wystarczyło napisać jeden kawałek kodu i można było nawet uruchomić równocześnie kilka przeglądarek, kilka różnych przeglądarek, w tym tak, można powiedzieć, egzotyczne przeglądarki jak Internet Explorer również tutaj dostarczały wsparcia protokołu WebDriver, czyli można było, mówiąc tak żargonowo i trochę nieładnie, pisać kod, który sterował działaniem różnych przeglądarek, klikał po nich bez względu na to, z jaką przeglądarką tutaj mieliśmy do czynienia. Przykładem implementacji tego protokołu takim w tej części klienckiej, czyli takiej, która daje nam możliwość pisania rzeczywiście kodu automatyzującego przeglądarkę, jest taki framework, który dla Node.js-a nazywa się WebDriver.io. I to jest coś, co tutaj pozostawiam bez komentarza. WebDriver.io instalujemy jak każdy inny pakiet. Te przeglądarki w wersjach deweloperskich trzeba albo sobie ściągnąć ze strony Selenium, albo niektóre z nich dają się ściągać z NPM-a, jak zwykłe pakiety, tak jest na przykład z Chromium, więc w przypadku Chromium jest trochę prościej. No i widać, jak wygląda taki kod. Inicjujemy sobie jakieś oczekiwane właściwości, czyli na przykład, że interesuje nas przeglądarka Chrome, no i mamy jakieś API. Takie trochę w części asynchroniczne, czyli tutaj widać gdzieś, że mamy jakąś promisę, do której podklejamy kontynuację. W wielu wypadkach to są funkcje natomiast synchroniczne. I daje się faktycznie pisać kod automatyzujący pracę przeglądarki. Pewną wadą tego podejścia jest sama konieczność uruchomienia przeglądarki. Proszę zwrócić uwagę, że uruchomienie przeglądarki wymaga dostępu do pulpitu, czyli wymaga interaktywnej sesji użytkownika. Z tego też powodu budowanie testów jednostkowych uruchamianych na serwerze z poziomu usługi systemowej, z poziomu demona, który gdzieś tam przeprowadza proces budowania aplikacji i jej deploymentu na środowisku, z którego ona jest automatycznie uruchamiana, taki proces uruchamiania testu jednostkowego jest bardzo utrudniony. Nie ma bowiem łatwego sposobu, żeby w takim demonie, w takiej usłudze systemowej tworzyć interaktywne pulpity dla użytkownika, na których można by te przeglądarki uruchamiać. Więc sama infrastruktura testowa jest tutaj trochę skomplikowana. I choć istniały takie wersje wirtualnych przeglądarek dla protokołu WebDriver, które tak naprawdę symulują taką hipotetyczną przeglądarkę bez potrzeby renderowania interfejsu użytkownika, to jednak zgodność tego z zachowaniem rzeczywistych przeglądarek była tutaj, można powiedzieć, największą kulą u nogi. Stąd ja bym chciał zwrócić uwagę na inne podejście, zupełnie inne podejście filozoficznie, inne. A mianowicie na taki framework, czy taką bibliotekę, która nazywa się Puppeteer, czyli takie podejście, w którym mówimy, ok, nie interesuje nas protokół uniwersalny dla wszystkich możliwych przeglądarek, interesuje nas tak naprawdę jedna, jedyna przeglądarka, dokładnie Chromium. Natomiast płacąc tą cenę, ograniczając się do jednej przeglądarki, dostajemy trochę marchewek. Po pierwsze, mamy do dyspozycji całe API przeglądarki, w tym takie wygodne możliwości te dodatkowe, czyli na przykład można automatyzować przeglądarkę również w tej części, w której zlecamy robienie wydruków, łapiemy zrzuty ekranów. Ponadto można tak automatyzować Chromium, że nie trzeba go uruchomić w trybie interaktywnym. On się po prostu uruchamia jako zewnętrzna aplikacja, on pracuje nawet uruchomiony z poziomu usługi systemowej, no i gdzieś wirtualnie renderuje sobie taką stronę, ale nie musi tak jakby być widoczne na ekranie. I to podejście, jako takie, można powiedzieć, lżejsze, ale trochę nowocześniejsze, wydaje mi się, że jest dobrym podejściem. Biorąc pod uwagę, jak bardzo dzisiaj Chromium jest takim, można powiedzieć, reprezentatywnym silnikiem dla zachowania rzeczywistych aplikacji internetowych, to zweryfikowanie poprawności aplikacji w Chromium tak naprawdę gwarantuje nam poprawność działania tej aplikacji dla dużej części użytkowników. Ten akurat przykład, który tutaj mamy, wydaje mi się, że można uruchomić. No i proszę zobaczyć, jak się tutaj zachowa ta aplikacja.
Mamy tutaj taką sytuację, w której przeglądarka się uruchomi, otworzy nową stronę, w ramach tej strony przejdzie do witryny example.com, wykona screenshot jako example.png i zamknie tą przeglądarkę. I tak po prostu uruchomiona ta aplikacja wykona mi ten faktycznie zrzut ekranu. Ja ten zrzut ekranu nawet będę mógł zobaczyć. Dajmy temu tylko moment, żeby się uruchomiło. I będziemy mogli zobaczyć, że w tym takim domyślnym trybie, czyli w tej trzeciej linii, gdzie mamy puppeteer.launch, przeglądarka uruchamia się w trybie no, takim niewidocznym. Już widać, że pojawił się zrzut ekranu. Możemy nawet ten zrzut ekranu tutaj... I zobaczmy, że to jest domena, do której przenawigowaliśmy, czyli examplemain.com. No, taką zawartość strony renderuje. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oczywiście posłużyć się tutaj renderowaniem takim z widoczną przeglądarką. Czyli gdybym w tym przypadku ten screenshot jeszcze usunął, żeby nie było wątpliwości, że przeglądarka się uruchomi, ale ja chcę widzieć tą przeglądarkę, która się uruchamia, to możemy nawet ją zobaczyć. Będzie widać, że uruchamia się w tle Chromium i faktycznie nawiguje do nowej witryny. Renderuje tą witrynę, a dopiero za chwilę zrobimy zrzut ekranu. Proszę zwrócić uwagę nawet tutaj na ten komentarz, który było widać przez chwilę, że tą przeglądarką steruje oprogramowanie testowe. Widzieliśmy tutaj taką informację. Więc tak zachowuje się Puppeteer. I co dalej? Mając już bazę testów jednostkowych, no oczywiście jest ten moment, w którym chcemy pójść o krok dalej. Ten moment, w którym ja bym chciał Państwu też wskazać jakiś kierunek tego, co dalej robić z tą wiedzą, którą tutaj w trakcie naszego wykładu zdobyliśmy. Otóż nie trudno się domyślić, że tak naprawdę no, otwiera to przed nami wiele drzwi i to zarówno w obszarze tej takiej inżynierii aplikacji serwerowych, tutaj mówiliśmy o bazach danych i pisaniu aplikacji serwerowych, ale również, czyli język, który poznaliśmy, czyli JavaScript, daje nam no, mnóstwo możliwości poznawania ekosystemów służących do pisania aplikacji przeglądarkowych. Ponieważ możliwości jest całkiem sporo, a pewnie dobrze byłoby tutaj jakąś taką bezpieczną rekomendacją się podzielić, więc ja się tutaj podzielę bezpieczną rekomendacją. Otóż z wielu możliwych bibliotek tak naprawdę sądzę, że na dzień dzisiejszy bardzo bezpiecznym i takim nie najgorszym wyborem jest biblioteka React. Jest to biblioteka, która ma stosunkowo niski próg wejścia, stosunkowo dużą społeczność i stosunkowo, wydaje mi się, duże możliwości. Jest to biblioteka, która bardzo fajnie, bardzo bezpiecznie też rozwija się, bardzo miło obserwuje się to, jak w kolejnych wersjach dodawane są nowe, fajne funkcjonalności. Ten przykład tutaj, którym chciałbym się podzielić, jest przykładem naprawdę minimalnym, takim przykładem, który trochę ma takiego, można powiedzieć, minimalnego rozpędu tutaj dodać, gdyby ktoś chciał rzeczywiście w tym kierunku pójść. Otóż, co tutaj jest minimalnego w tym przykładzie? Sam React, taki, którego używamy do wytwarzania aplikacji, wymaga pewnych dodatkowych elementów infrastruktury. W szczególności tutaj gdzieś będzie można zobaczyć, że częścią mojej wytwarzanej aplikacji jest taka struktura kodu JavaScript, w której elementy imperatywne, czyli funkcja, zdefiniowana jako funkcja JavaScriptowe, pomieszane są z elementami deklaratywnymi. Proszę zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Mam jakąś funkcję, która się nazywa render i ta funkcja zwraca mi kawałek struktury HTML-a. Coś takiego oczywiście nie jest poprawnym JavaScriptem. To wymaga tak zwanej transpilacji. Ten dialekt no, opisu struktury interfejsu użytkownika, które tutaj widzimy, nosi nazwę JSX i on w ramach takiego procesu transpilacji tłumaczony jest no, na jakiś tam JavaScript, który się uruchamia. Sama aplikacja Reactowa, uruchamiając się w przeglądarce, uruchamia się w całości no, jako JavaScript, który taką aplikację renderuje i nadzoruje jej pracę. W efekcie w ramach całego, można powiedzieć, takiego no, potoku
wytwarzania tej aplikacji muszą się pojawić takie dodatkowe elementy, jak ta transpilacja, i je zwykle wykonujemy offline, czyli pisząc aplikację reaktową, transpilujemy ją do poziomu JavaScriptu i dopiero taki JavaScript w drugim kroku w postaci jakiejś paczki takiej aplikacji trafia na serwer, skąd trafia do przeglądarki. W tym podejściu, które tutaj prezentujemy natomiast, ta transpilacja dzieje się w samej przeglądarce. Jest możliwa dzięki temu, że dołączamy do tej strony, którą tutaj renderujemy, sam pakiet transpilujący. Czyli w tym przypadku jest to pakiet Babel, o którym tutaj już w trakcie naszego wykładu, który już tutaj w trakcie naszego wykładu kilkukrotnie wspominaliśmy. Jest to podejście niekoniecznie może rekomendowane do zachowania produkcyjnego. Ono niepotrzebnie oczywiście spowalniałoby nawet uruchomienie takiej aplikacji u docelowego użytkownika. Natomiast do szybkich testów nadaje się moim zdaniem całkiem nieźle. Tą stronę można mianowicie wziąć do Visual Studio, wkleić, można powiedzieć, tak jak jest. Uruchomić jakikolwiek serwer internetowy, może być to ten prosty, nawet ten HTTP serwer, co zaraz sobie tutaj zobaczymy, i już w przeglądarce moglibyśmy do takiej strony przenawigować. No i jeszcze chociaż ze dwa zdania to tutaj powiedziałbym, czym charakteryzuje się tutaj architektura samego Reacta. Otóż po pierwsze moja aplikacja składa się z tak zwanych komponentów. I komponenty mogę pisać albo jako klasy dziedziczące po takiej klasie reaktowej, która nazywa się React Component, albo w takim nowszym podejściu, które moim zdaniem no, w przyszłości ma szansę całkowicie zastąpić to podejście takie oparte o klasach. Może to być funkcja, ponieważ React w tych nowszych wersjach daje nam możliwość pisania takich komponentów funkcyjnych za pomocą takiego podejścia trochę, można powiedzieć, deklaratywnego, które nazywa się React Hooks. Jest to coś, na co tylko zwracam uwagę, tutaj nie mamy stosownego przykładu. Taki komponent dostarcza tak naprawdę logiki renderowania się, ale dodatkowo w trakcie tego renderowania komponent może korzystać ze stanu. I to jest, można powiedzieć, takie zgranulowanie architektury aplikacji na komponenty i każdy z tych komponentów zarządza swoim stanem, a stan mogą współdzielić ze stanem globalnym, ponieważ React można łatwo rozszerzyć o takie biblioteki wspierające zarządzanie globalnym stanem, pozwala nam tak naprawdę no, uzyskać architekturę taką, można powiedzieć, bardzo łatwą do opanowania, bardzo łatwą do rozdzielenia na cały zespół, który nad taką aplikacją wspólnie pracuje. Stan takiego pojedynczego komponentu jest to zwykły obiekt JavaScriptowy. Ten stan się może zmieniać. Tutaj w naszym przykładzie pokazujemy, że co sekundę możemy ten stan tak naprawdę aktualizować. No i odwołujemy się do tego stanu, gdzieś tutaj renderując. Tutaj w tym przykładzie w linii 46 mamy nawet taką bardzo ciekawą konstrukcję, która pokazuje, że możemy renderowanie części interfejsu uzależnić na przykład od stanu. Czyli w tym przypadku stosujemy tutaj operator logiczny, ten trójargumentowy, i mówimy, że jeżeli w stanie zmienna happy ma wartość true, to renderujemy kawałek, jeśli ma wartość false, to renderujemy inny kawałek. Ten przykład demonstruje, jak bardzo to renderowanie wariantowe może nam jakby dynamicznie zmieniać całą aplikację. Czyli proszę sobie wyobrazić, że to są na przykład jakieś zakładki i w zależności od jakiegoś stanu renderujemy jakąś zakładkę albo nie, albo jakieś okna modalne, które w zależności od stanu renderujemy albo nie. I w jaki sposób możliwe jest modyfikowanie tego stanu? No tu mamy jakiś przykład taki, w którym modyfikuje go timer. Oczywiście tutaj gdzieś niżej powinien się pojawić taki stosowny przykład tego, że mamy przycisk, który po stronie klienta po naciśnięciu no, modyfikuje ten stan. Czyli w tym przypadku ustawia taki nowy stan, w którym zmienna happy no, zmienia swój stan tutaj, można powiedzieć, na przemian między true a false, a oczywiście to jest tylko przykład. Należy go rozumieć no, jako tutaj pełna kontrola nad tym, co się dzieje. Taki pojedynczy komponent, jak tutaj w tym przypadku nasz hello, może używać podkomponentów. Ten tutaj używa komponentu custom list, któremu fragment swojego stanu przekazuje jako zestaw parametrów, czyli
tutaj widać, że ten komponent custom list korzysta z tego, że zewnętrzny komponent zadaje mu właściwości tutaj w taki sposób deklaratywny, przekazując swój stan jako parametry do tego dodatkowego komponentu. Całość spina nam tak naprawdę taki niewielki, można powiedzieć, no, startup, w którym po załadowaniu aplikacji używamy funkcji, która się nazywa render, wskazując tak naprawdę no, miejsce docelowe, w którym ta aplikacja reaktowa ma wyrenderować swoją zawartość. W moim przypadku to jest jakiś jeden div na stronie, co też pokazuje tutaj całkiem no, taką zmyślną z kolei właściwość Reacta. React mianowicie nie musi zarządzać całą stroną w przeglądarce, może zarządzać tylko jej fragmentem, a cała reszta może być zarządzana z poziomu zwykłego JavaScriptu, może być statyczna, może być zarządzana przez jakiś inny framework. To tylko wierzchołek ogromnej góry lodowej. Proszę to potraktować jako taki właśnie takie miejsce jakiegoś startu. Jeśli ktoś chce oczywiście swoją przygodę z Reactem kontynuować, to warto ją uzupełnić o jakieś no, materiały takie rozszerzające. React ma bardzo dobrze przygotowaną tą sekcję taką edukacyjną na swojej stronie. Są tam tutoriale, do których można się odwołać. Nam pozostaje tak naprawdę chyba tylko uruchomić tą aplikację, czyli uruchamiam ten mój serwer HTTP, taki lokalny, który na porcie 8080 no, serwuje mi zawartość bieżącego foldera. No i mogę tutaj do strony przenawigować. Możemy zobaczyć, jak wygląda ta aplikacja wyrenderowana w przeglądarce. Chwilę zajmuje to transpilowanie, natomiast zobaczmy, co się tutaj dzieje. W tej części mamy no, tą część stanu, która jest aktualizowana za pomocą timera. No i zdezaktualizowanie stanu powoduje przerenderowanie takiego komponentu. Tutaj mamy tą listę, która jest przykładem komponentu zagnieżdżonego w innym komponencie. A tutaj mamy przycisk, który steruje tak naprawdę zachowaniem znowu jakiejś innej części widoku. I można to potraktować jako jakiś punkt wyjścia do takich eksperymentów. Można zacząć od takich eksperymentów, na przykład, które pomijają w ogóle spięcie takiej aplikacji reaktowej z serwerem, czyli w tym przypadku, no, proszę sobie postawić jakiś cel napisania aplikacji typu kółko i krzyżyk, czy jakiejś innej prostej aplikacji, która się dzieje całkowicie w przeglądarce i taki prosty przykład no, rozbudowywać do czegoś większego. Proszę Państwa, to koniec w związku z tym, no, tego, czym dzisiaj się chciałem podzielić, to koniec również naszej wspólnej tutaj no, całosemestralnej pracy. Mam nadzieję, że to, czego nauczyliśmy się w trakcie tego semestru z Państwem, zostanie na dłużej, że daliśmy sobie tutaj nie tylko wiedzę, z której wprost można korzystać, ale również całkiem dużo takich, można powiedzieć, sznurków, za którymi można podążać dalej już we własnym zakresie. Ja życzę Państwu oczywiście wszystkiego dobrego, życzę powodzenia w trakcie sesji egzaminacyjnej. Zapraszam na kolejne zajęcia, w trakcie których część tutaj zasygnalizowanych kierunków będziemy wspólnie jakoś pogłębiać. No i oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości. Bardzo dziękuję.